Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam dzieci wraz z opiekunem na zajęcia z cyklu Razem z mamą, razem z tatą. Dzisiaj wykonamy sobie takie proste świeczniki. Ja przygotowałam dwie wersje takich lampionów. Jak widać, jeden jest obtoczony grubą solą. Tutaj akurat mam sól różową, a drugi jest oklejony serwetką papierową. Słoiczki mam proste, więc ta serwetka też był prosty pasek, bez wycinania poszczególnych kwiatów. Jeżeli macie inne słoiczki o innych fantazyjnych kształtach, można te kwiatuszki wyciąć i przylepiać osobno. Potrzebne nam będą słoiczki, jeżeli chcecie zrobić dwa lampiony. Ja tu mam takie proste, mogą być również mniejsze o bardziej fantazyjnym kształcie, bo są dostępne różne. Będzie potrzebny również przede wszystkim klej. Klej tak zwany magik albo czarodziejski. To jest klej Wicol, taki, który jest dosyć gęsty, potem jak wysycha, robi się prawie przezroczysty. Gruba sól. Jak mówiłam, mam tutaj różową sól himalajską. Jest ładna, kolorowa, więc ładniejszy efekt, ale może być również biała, może być jakakolwiek inna. Przy czym ta sól potem jak się podgrzewa, lekko paruje i to daje też dobre efekty. No i serwetki kolorowe. Tutaj może być z motywem świątecznym, wiosenno-świątecznym, ponieważ święta się zbliżają i wiosna, albo jakiekolwiek kwiaty, inne rzeczy. Oczywiście pojemniczek na klej, pędzelek do kleju i nożyczki, jak również pasmanteria do wykończenia naszych lampionów. Pierwszy lampion zrobimy z serwetki papierowej. To są motyw kwiatowy, taki typowy wiosenny. Musimy wyznaczyć sobie wysokość, jaka nam jest potrzebna do słoiczka. Ja te kwiatki od góry zamierzam wykorzystać, ponieważ one tu są ładnie wykończone. Dobrze. Może być serwetka nieco dłuższa. Ona wtedy zawinie się pod spód słoiczka i tam się przyklei. Odcinamy sobie niepotrzebną część. Mamy przygotowaną serwetkę. Teraz musimy posmarować słoiczek i go okleić. Troszkę kleju do pojemnika, żeby było łatwiej nim manewrować. Słoiczek jest posmarowany klejem. Teraz musimy ostrożnie przykleić serwetkę albo wycięte kwiatki. I taki
prosty, szybki lampionik w zasadzie już jest gotowy. Można do niego włożyć świeczkę i umilić sobie jeszcze o tej porze roku długie wieczory. Tutaj ten nadmiar nam się ładnie zagnie, ponieważ serwetka jest miękka, jest bardzo plastyczna, jeżeli jest wilgotna. I przyklei do spodu słoiczka. Po wyschnięciu można taki lampion, taki słoiczek zabezpieczyć jeszcze lakierem bezbarwnym albo posmarować rozwodnionym klejem. Tak. Teraz możemy ozdobić brzeg słoiczka. Ja tu mam akurat żółtą wstążeczkę. Możemy również użyć jakiejś koronki, czegoś podobnego. Trzeba to robić bardzo ostrożnie albo poczekać, aż wyschnie serwetka. Nie dużo czasu, a bardzo przyjemna rzecz do wykorzystania w domu. Odstawimy na bok i teraz drugi lampion albo świecznik. Okleimy go grubą solą. Można również zrobić okienko. W tym celu można wykorzystać folię samoprzylepną albo jak ktoś ma tapetę samoprzylepną, taką foliową. Ona jest grubsza, więc łatwiej ją potem zdjąć. Można również wykorzystać kawałek taśmy zabezpieczającej, tak zwanej remontowej, ponieważ ona też jest grubsza i potem łatwo schodzi. Teraz wykonamy lampion oklejony grubą solą. Możemy również zrobić tam okienko, żeby było widać świeczkę, światełko, żeby był ciekawszy. W tym celu można wykorzystać albo folię samoprzylepną, albo tapetę taką samoprzylepną. Można też kawałek taśmy remontowej. Coś takiego, żeby było grubsze, żeby było łatwo przykleić, ale równie łatwo zdjąć. Ja tu wycięłam serduszko, ale może to być równie dobrze kwiatek albo jakikolwiek inny kształt. Trzeba przykleić tam, gdzie chcemy mieć okienko. I teraz możemy posmarować nasz słoik klejem. Tutaj trzeba już dość sporą warstwę kleju, żeby sól się dobrze do tego złapała. Słoiczek mamy pokryty klejem. Teraz można go obsypywać solą.
Lepiej to robić nad jakąś tacką, talerzem, żeby sól się nie rozsypała po całym świecie. Można również w celu oklejenia słoika wykorzystać drobną sól. Wtedy da nam efekt prawie że mrożonego szkła. Teraz przystąpimy do ozdobienia naszego lampionu również wstążeczką. Jak świecznik przeschnie, trzeba zdjąć wzór, który był zostawiony do wykonania okienka. Trzeba uważać, żeby ten klej nie przeschnął za bardzo, albo zdjąć go zaraz po przyklejeniu, z tym, że trzeba bardzo ostrożnie, żeby klej się nie zdeformował i cały wzór. Tutaj odrobinkę nam się zrobiło jakieś takie, ale to myślę, że nie przeszkadza. Teraz pozostaje już tylko zapalić świeczki. Ja tu mam takie odpowiedniki podgrzewacze, one są elektryczne, więc bezpieczniejsze dla dzieci. A myślę, że światło też dają bardzo przyjemne. I w ten sposób możemy sobie udekorować pokój na przyjemne, długie wieczory. Można takie lampioniki wykorzystać również w lecie, jak już będzie ciepło i będą znowu wieczory spędzane na dworze. Jak widać, w bardzo prosty sposób można sobie uprzyjemnić czas i otoczenie. Zachęcam zatem do wspólnej zabawy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na następne zajęcia z cyklu Razem z mamą, razem z tatą.